Witajcie w kolejnym już odcinku drugiego sezonu niepokojących, zakazanych reklam telewizyjnych. Jeżeli nie widziałeś całego pierwszego sezonu oraz dwóch poprzednich odcinków tego, to możesz to zrobić po jak i przed obejrzeniem tego materiału. A tymczasem ja już nie przedłużam, rozsiądźcie się wygodnie i zgaście światła, jeśli oglądacie ten film w nocy. Albowiem przed wami trzeci odcinek drugiego sezonu zakazanych i niepokojących reklam telewizyjnych. A zaczniemy tym samym akcentem, którym ostatnio skończyliśmy. Zapewne pamiętacie te przedziwne reklamy McDonalda emitowane w Japonii w latach 90. Jak zapewne wspomniałem, ostatnio łącznie wyprodukowano 4 reklamy tego typu. Druga, którą widzicie teraz, przedstawia drzwi, które chwilę później otworzy ktoś nieznajomy. Niezidentyfikowana osoba, która chwilę później okaże się być klaunem Ronaldem McDonaldem we własnej osobie, włoży rękę w szparę pomiędzy drzwiami a futryną i będzie próbować otworzyć je w 100%, co jednak się nie uda. Wówczas usłyszymy przerażającą piosenkę, którą zaśpiewa klaun we własnej osobie. Drugą rzeczą, którą przygotowałem na dziś, jest ta przedziwna reklama ciuchów marki Louis, emitowana w latach 70. ubiegłego wieku. Przedstawia ona szarą, dosłownie szarą, smutną dzielnicę, którą przechadza się nieznajomy, szczęśliwy, a co najważniejsze kolorowy i pewnie odziany w świetne ciuchy marki Louis człowiek. Ludzie zamieszkujący ponure domy na tej dzielnicy szybko interesują się jego mością i zaczynają go bacznie obserwować. Ten prędko zacznie kolorować także ich i odejdzie, gdy asfalt przyozdobi logo marki Louis. Myślę, że to, co teraz słyszeliście, nie wydaje się być zbyt niepokojące. Jednakże forma reklamy, jej oprawa dźwiękowa, czy w końcu sam wydźwięk, bądź klimat mogą wywołać takie złudzenie w naszych myślach. There was a stranger who came into our town. He was tall and had eyes that could look right to the bottom of you. We might have welcomed him, except for one thing. His pants. They weren't dull like ours, and this troubled us. Stranger, how is it your pants have colors and flared legs? He just smiled and said, I'm wearing Levi's. Dull has gone out of style. Then in his strange way, he transported us to a world of Levi's slacks and jeans, tweeds, cords, flares with Dacron polyester. It was magic. Bush jeans, blue jeans, bells, beautiful Levi's magic, coveralls, knickers, and mitts. And we cried for more. No, I must go to other towns, he said, and he left. Left us with our new Levi's. Yes, we'll miss that stranger. But you know, life will never be dull in our town again. By the way, how are things in your town? Nie do końca wiem, kiedy ta reklama była emitowana, jednakże nie przeszkadza to jej w byciu dość niepokojąco. Co bardzo ważne, dotyka bardzo istotnego tematu. Otóż została wyprodukowana, by przestrzec dzieci przed braniem narkotyków.
Sam spot prezentuje dwójkę młodych ludzi, którzy zapuścili się w dzielnicę, w które stanowczo nie powinni. Spotykają tam pewnego starszego od nich mężczyznę. W okularach na głowie i strzykawkach w ręce. Chce poczęstować nimi dziećmi, które całe szczęście mu tego odmawiają. Po czym prędko tę dzielnicę opuszczają. Wtedy mężczyzna zdejmuje okulary i dostrzec możemy jego wypalone, zniszczone oczy, jeżeli mogę to tak ująć. Reklama ta nie jest jakoś bardzo przerażająca, jednakże gdyby się uprzeć, można by ją tak określić. Jednakże przede wszystkim jest bardzo, bardzo mądra, więc jeżeli jakieś młodsze osoby to oglądają, pamiętajcie, że ta reklama w 100% ma rację. Hey, you ever thought about taking drugs? I don't know. Well, I never really thought about it. Think hard. The first hit's free, but you find me when you need more. The choice is yours. What do you think? Nah, this drug's not worth the time. A message from Concerned Children's Advertisers. Zostańmy jeszcze na moment w klimacie tych reklam bardziej, że tak powiem, edukacyjnych, które mają za zadanie nas przestrzec. Przy okazji tej nie wiem, czy będę mógł użyć tego słowa w formie, w której YouTube by je zaakceptował, więc zwyczajnie zostanie ono wypikane. Przepraszam. Spot prezentuje młodą dziewczynę, która przez kilka dni nakłada na siebie jakiś specyfik, jakiś krem bądź maść. Tyle, że działa on w trochę odwrotny sposób. Im więcej go stosuje, tym bardziej obrzydliwsza się staje. I to właśnie tak brzmi główna myśl tej reklamy. Sam specyfik jest metaforą rasizmu. I pamiętajcie, że ta reklama również ma rację. Wszyscy jesteśmy równi i nikt nie powinien być dyskryminowany. Interpretację pozostawiam wam. Transformation? Racism. The more you apply it, the uglier you become. Little Baby's Ice Cream. Jeżeli chociaż raz interesowałeś się tematem niepokojących reklam telewizyjnych, jest ogromna szansa, byś zobaczył tę reklamę. Zapewne sam kiedyś też ją pokazywałem, jednak było to na tyle dawno, że wielu nowych widzów mogło jej nie widzieć. Jak sama nazwa wskazuje, spot reklamuje lody marki Little Baby's Ice Cream. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż głównym bohaterem tej reklamy jest człowiek zbudowany z lodów, który zjada sam siebie. Możecie powiedzieć kanibal. A ja powiem, kto wypuścił coś takiego? To nie jest już tyle co niepokojące, to zwyczajnie dziwne i odrażające. Marka Little Baby's Ice Cream wypuściła jeszcze jedną reklamę tego typu, jednakże może o niej innym razem. Jeżeli jesteście jej ciekawi już w tym momencie, to zapraszam do zapoznania się z pierwszym sezonem tej serii. There's good reason for my glistening skin and how I shine and how my pores are so clean and clear. I eat Little Baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat Little Baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time.
Little Baby's Ice Cream. Ice cream is a feeling. Moi drodzy, to już byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że się wam on spodobał. Jak tak, to strzel pod nim łapkę w górę oraz subskrybuj kanał tradycyjnie z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Albowiem statystyki mówią mi, iż ponad 2 razy więcej ludzi, którzy oglądają moje filmy, mnie nie subskrybuje, więc... No wiecie, musimy to zmienić. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi bardzo, bardzo pomaga. Tymczasem jeszcze nim skończyłem ten materiał, chciałbym pozdrowić następujące osoby. PSP Meister, Doton Czapa, Fan Obito, Darker Natsuki-chan, UW, Cyjan Ety, Filozof Bulldog, Pro Toymati i Patryk Szewczak. Pozdrowienia lecą do was, serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ty również chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem do mnie to już tyle na dzisiaj. Do usłyszenia już prawdopodobnie jutro. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, mówi do was Mondar zwany Mondusiem. Dobrej nocy, cześć!